Trzeba znaleźć. Nie no, tu był Team Galakti. Więc. Prawda. O właśnie. Zrobiłem Jima i sobie poszli. Bary. Oh, you're not getting away with this, Team Galactic. A nie, to nie jest to. Oh. Och, are you finished already? Your Pokemon aren't bad, but you're the level. Dobra, pitu, pitu. Aha, sobie idzie. No to, pierdoliłem ci. Stąd się znamy. Co się stało, Barry? I couldn't do anything against Team Galactic. Aha. W sumie no, Barry był strasznie słaby. W sumie nadal jest. To jasno. Hey, it's you. I bet you don't remember, but I sure remember you. Because of you, they took my Clefairy away. Oh, my partner called it quits and went back to his hometown. Dobrze. O! Okej. Okay. Kurczę. Nie wiem, czy ja z czegoś nie kojarzyłem właśnie, że on mógł być na zewnątrz, czy nie wiem. Ale dostałem storaczki. Kurczę, nie wiem, czy tu hangary nie były, czy tędy mogę przejść. Jak kojarzę, to jeszcze były jakieś takie hangary, ale z... Okej, okay, czyli to nie działa tutaj, okej. Okay. Dobra. No to na hangary. No gdzieś tutaj powinny być hangary. Bo tu była jeszcze May i pomagaliśmy. O, właśnie. Tutaj. Nie. Tu? Nie. Tu? Nie. A, tam. Tam. Tu. O, tu. I... I tutaj, właśnie. Elegancio. Duskstone. Proszę, nie no, to nie jest do tego, ale z czystej ciekawości. Trzeba sprawdzić. Aj! Kurczę, ono, to Getty chyba potrzebuje Shiny znowu, no, jak dobrze pamiętam. Ale w sumie, skoro już Togetic jest robiony, mógłbym, nie wiem, Gyaradosa sobie wrzucić jako pierwszego? Gyarados jest w sumie spoko. I co? Trzeba obrobić ich... wieże no. Nie ma co się pierdzielić. No jestem ciekaw, jakie tutaj będą te poziomy w sumie. Bo do tej pory... jakiegoś takiego oporu... nie ma w tej grze? Ja się przy tym powtarzam. Cały czas. Ale no... najzwyczajniej tak jest. Nie ma oporu. Wow. O, ja wiem, co ja jeszcze miałem zrobić po majówce. Tak. Ja sobie ten... wziąłem ze sobą kliszę. Tak, kliszę. Ze starymi zdjęciami. To się jedno jest tam stare zdjęcie. I chciałem sobie je wywołać. Musiał pójść do fotografa. Po prostu poprosić o wywołanie. Bo... odnalazłem ciekawą rzecz, ale... tego nie zdradzę. Dopiero jak wywołam to zdjęcie, to powiem. No, w sumie to tak... A, nie, będę opowiadał, bo zdradzę zaraz wszystko. A nie ma co. Nie ma co. Dobra, tu Dustoxik. Szybki flamethrower i żegnamy się. No, ale myślę, że... co? Zrobię towerkę. I mniej więcej... po niej...
Będzie czas na coś innego, ale to są przypuszczenia. To są przypuszczenia. Oczywiście. Dobra, ale tak w sumie myśląc. Czy ja mam jakąś... O! Zastanawiam się, czy ja mam jakąś grę taką na... żeby zmieścić się w 1,5 miesiąca. I tak. Bo nie wiem, czy streamować Albiona. Albion w sensie jest spoko, tak do wychillowania się na jakiś czas. Ale... Lego Harry Potter. O tak! To będzie idealna do tego gra. Po Pokémona. Albo... Fallout 4 się zastanawiałem. Bo jak byłem w domu, to co obejrzałem do końca Fallout 4. Fallout 4, po prostu Fallout serial. I był fajny. Fajny. Kurczę, w sumie nastawiłem się, że w domu rodzinnym obejrzę do końca The Last of Us, bo się cały czas przekładam do niego. I co się okazało? Obejrzałem 10 minut i więcej nie oglądałem. No szkoda. Ale, no, w sensie, nie to, że jakiś nudny tu jest ten serial The Last of Us. Zwyczajnie. Ja mam tak, że rzadko kiedy oglądam cokolwiek do łóżka, bo jakby HBO mam w telewizorze. Większość programów takich do seriali, czy tam Netflix, Prime, Disney, to ja mam na komputerze. Ja sobie zazwyczaj tak, jak sobie coś robię, gram czy coś, to mam na drugim ekranie włączoną dany serial i sobie leci, ale HBO nie ma. A nie wiem, bardzo rzadko, kiedy sobie odpalam telewizor tak na przykład do łóżka, bo się nie chcę. Jakoś tak nie czuję efektywności z tego, a jak mogę obejrzeć serial, a przy okazji napierdalać w Albiona, to czuję, że jest to efektywne. Bo dwa... Wierzę, czy jakby progresuje serial i Albiona. To jest przykład Albion, oczywiście. Miałem tak na przykład, jak robiłem tą serię z Cyberpunkiem, to i były różne znajdźki. A ja kocham szukać znajdźki w różnych grach. Ja lubię eksplorować i się bawić w danej grze. I robić najnudniejsze rzeczy w grach, bo to mi sprawia przyjemność. I no i tak było właśnie, jak streamowałem właśnie Cyberpunka. Wiedziałem, że na streama się nie nadaje to, żebym kurczę latał za każdą znajdźką. Grałem w Cyberpunka, on w drugim ekranie leciał sobie serial. A powoli seriale się kończą. Z Netflixa będziemy rezygnować. Za dużo wymagają jakby z Netflixa. No, bo to co to jest? Bo oni teraz zaczynają coraz bardziej to ograniczać, że teraz każdy użytkownik pojedynczy, mimo że dzielisz konto, to będzie musiał płacić. No i to tak się nam nie widzi, no. Szkoda, bo na przykład jest... Na Netflixie fajnie jest wrócić do Avatara. Oczywiście tego... Kurczę, gdzie jest Focus? Łap się Focus. Wiecie, jak się łapie Focus? Dobra, widzicie moją rękę? Miałem oddalić, prawda? Wyłapał... O, elegancko. Tę kreskówką wersję Avatara. Tortera jest wolna, więc nie ma sensu nawet tam brać bajta, bo tak ten nie sfinczuje, więc crunch jest lepszy. Czekam na kolejny sezon Cobra Kai, ale
wydawało mi się, że powinien być w ogóle w tym roku. W sumie nie wiem, czy w wakacje nie powinien być kolejny sezon Cobra Kai. Ale nie wiadomo, czy się doczekam po prostu z tym Netflixem. Arcane ma być kolejny sezon. Jest kilka takich ciekawych, ale no kurczę. Jakby szanujmy się, co nie? Szanujmy się. Na pewno znajdę kogoś, kto później mi uda się. Co najwyżej, nie wiem, na jeden miesiąc sobie udostępnić Netflixa i później znowu Elo. Do spodu z nimi. Co tam jeszcze na Netflixie było takiego ciekawego? No, było dużo ciekawych. No jeszcze tam... Kurczę... Kilka też mi pozostało, żebym obejrzał rzeczy. Coś tam o jakimś smoku brat mi mówił, żebym obejrzał. Kurczę, nie pamiętam. To takie... W stylu anime po prostu. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Nie pamiętam. Ale no co, zostanie Primik. Primik spoko. Ma sporo... fajnych seriali, filmów. Disney, czyli moje oczko w głowie, czyli obejrzenie sobie różnych bajek. Wrócić sobie do Herkulesa, do Vaiany czy coś, no to uwielbiam. No i HBO, który jest na telewizorze. Kiedyś może się zaloguj na komputerze, to wtedy będzie nadrabianie tego. A, było to tak, że na Netflixie się pojawił w sumie... Był na HBO Młody Sheldon. Nie chciałem się odpalać, a chciałem obejrzeć ten serial, ale no... się później pojawił chyba na Netflixie Młody Sheldon i dzięki temu obejrzałem Młodego Sheldona. Tak było. Ładnie. Dokładnie tak było. O. No jest jeszcze w ogóle kilka takich kanałów, chyba w sensie platform streamingowych, ale kurczę, no już takich mniej ciekawych w sumie. Nie ma co na nie patrzeć. Te najważniejsze to posiadam i koniec. No szkoda troszeczkę, że tak Netflix się spierdzieli. No szkoda. Nie ma co to mówić, nie. No ale... Wszystko da się zrobić, wszystko da się ogarnąć. Tak, no sporo tych... rzeczy, więc... Dobra, potiony zużyjemy od Gyaradosa, chcę mieć z głowy te potiony. Nie ma co ich trzymać. Po prostu. Elegancio. Okej. Okay. Dobra, czyli tu się nie da sama, czyli zawrotka. Dobra, czyli tak. Tu mogę na dół, tu mogę teleport. Dobra. Stepnę się. Nie jestem pewny, czy ja tu byłem. Chyba nie. A nie, byłem. Dobra, czy... Tego teleportu nie miałem. O, właśnie. A to jest ta prawa strona od jakby... od wejścia do tej towerki. Skald jest spoko. Skinem. Jak dobrze pamiętam. Cofnę się do początku, chyba. Może nie ma sensu w sumie. Nie, to już nie ma sensu, to już wszystko ogarnąłem, to nie. Zostało mi w takim razie... No tutaj lewa strona. Tutaj. I w górę. I ja ostatnio się teleportowałem, to tutaj w górę? Czy...
Nie. Na odwrót. Tu, teleport. Tu. O. Tu, hop. O, witam pana oglarnika. Oddawaj swoje pokemony. No dobra. Okularnik pokonany. Powiedział okularnik. Dasz bomb. Tutaj może będzie? Storage? Jest, Galactic Key. No i spoko. W sumie to nawet można by było użyć tego... Nie wiem, wrócić do bazy? Ale co to jest? Ta miejscówka w ogóle. Ja tu byłem. Ja tu byłem. A, bo... Dobra. Już wszystko wiem. Ej, gdzie były chyba matury w ogóle? Dobrze pamiętam. W sensie tak wydaje mi się, że na TikToku mi się pokazywały. Ciekawe, jak im poszło. W sumie mam to w dupie. Ale ciekawe. A, wiem co słyszałem, że jakiś cymbał zrobił zdjęcie arkusza w trakcie matury i tam był ten, jego PESEL. No głupek totalny. I mu nie ma... I po prostu... Jeżeli to prawda oczywiście, to unieważniono mu właśnie ten maturę i dopiero za rok może ten poprawkę pisać. Jak głupi trzeba być. To się, ja słyszałem historię z pewnych wiarygodnych źródeł, że były takie osoby, które normalnie wysyłały podczas matury zdjęcia arkuszów, zwłaszcza to było z matematyki, do pewnych osób. Te osoby rozwiązywały zadania, odsyłały właśnie zadania i jakoś te osoby, co nie umiały matematyki, zdawały. Na maturze tak robili. Ej, zawrotkę zrobiłem. To ja zrobiłem. Dobra, jeszcze raz. Także są ludzie inteligentni i też jest selekcja naturalna. Tą selekcją naturalną był ten cymbał, co wysłał PESEL w świat. O kurde. Nie wiem. I ludzie coraz... Ty no, znowu robię chyba okrążenie, co? Powinienem nie... Nie ma co mniej gadać. Po prostu zastanowić się niekiedy, co ja robię. Słuchajcie. Bum? Chyba ta. O, i w prawo. Nie. Nie w prawo. A to nie tak, że powinienem wrócić na początek? I tam na początku nie było czegoś do odblokowania? Kurczę, a może? A może i tak? Dobra, chwila, moment. Wejdę sobie. Będę pewny wtedy. Teraz tak. Tu. Ulećmy się. Trzeba korzystać. Trzeba skorzystać z tego, że mam opcję uleczenia się.
i tutaj teraz. I lecimy w tu. I tu, hop. I tu jest przejście. I to przejście w takim razie mogę... O. I tu są schody. Aha. I tu mnie nie było. Dokładnie. I to jest to, czego szukałem. Dobra. Nic się nie zmienia. Golbaciki. Jakby jeszcze potek spili. To może by mieli szansę. Ale tak to... No proszę państwa, z czym to ludzi? 30... O nie, no w sumie 36 to nie tak źle. Ja trochę się... ograniczam. W tym XP-ieniu. No ale no... Co ja poradzę? Tyle... Tyle naciepali tych trenerów, że... Kiedy trochę szkoda czasu na nich? Baton pass. Nie potrzebuję keep out moves. Baci. Czy... Trochę już tak... Ograniczyłem na tyle ten exp, że tak się równam z poziomem rozgrywki, więc w porządku, powiem szczerze. Ale... A nie, bo chciałem powiedzieć, że tak. Jest mi po części w ogóle smutno, bo usiadłem nad jednym sobie TikToczkiem, sobie go zrobiłem. W sensie tak pomontowałem wszystko fajnie. Co się okazało, jak go wrzuciłem sobie na TikToka? Okazało się, że... wyjebało mi prawa autorskie. I wyciszyło mi w ogóle ten... Wyciszyło mi dźwięki. Mówię, aj, najgorzej. A to jest najlepsze, że to wyciszyło dźwięk z gry. Na prawach autorskich. Normalnie... Jeden soundtrack z gry w ogóle nie jest możliwy do użytku na TikToku. To smutne. Ale... Mam nadzieję, że... Bo dzisiaj też tak... No z nudów. Takie tchnienie mnie naszło, że w sumie sobie usiądę. Żeby coś zrobię takiego... Ja lubię jakby... Niezbyt mnie aktualnie też jakby... W większości takich toków obchodzi opinia innych to, co będę wrzucał. to jest takie zdanie według mojego toku rozumowania. Jak ktoś jest mną, to zrozumie. Oczywiście. Bo... Nie wiem, co ja w sumie chciałem powiedzieć. Pamięć o tej rybie. Chciałem powiedzieć, że montowałem sobie coś takiego kolejnego. I kurczę... Po części mam takie coś, że jak na to patrzę, to ja się cieszę. Mi się przyjemnie na to patrzę. Ale niekiedy mi jest też takie szkoda, że niektóre rzeczy się nie przyjmują czy coś. Tak jest, zazwyczaj tak jest. No, ale dzisiaj jak wbiłem na TikToka i zobaczyłem kolejne tam filmiki z pieskami, jakimiś szczęśliwymi, to mówię, to się przyjmie zawsze. Aż mówię sobie, szkoda, że nie mam pieska. No. To ja w ogóle mówię.
Takie, tak pitole i pitole. No, ale generalnie. No jest kilka psów, które chciałbym mieć. Kiedyś. Teraz jakby... Nie czuję się na tyle, żebym mógł mieć psa, bo generalnie... Kiedyś bym chciał, ale to też stoi nad ciężkim wyborem, bo uwielbiam kawaliery, kokiel spaniery, bernańczyki, dalmatyńczyki. No tego by było za dużo. A chciałoby się mieć wszystkie, tak jak Pokemona, złapie wszystkie. Mieć psa to jest szczęście. Oczywiście to też jest odpowiedzialność, wiadomo. Także ten. No ale... Psy są cudowne. Koty też są w porządku. Ale ja to zostałem wychowany z psami. Wychowałem je psy. Prosto. Teraz taki jestem. Antipacianciu. Teraz tak. Nie będę walił w Stankiego, bo to nie ma sensu, bo on odbije. Dazzling Gleam nie ma sensu. Ha, droga. Ajajajajaj. Dobra, Dazzling Gleama. We dwóch po prostu walę. Jezu. Ale dzisiejszy żurek, który zjadłem, był dobry. Zajebisty. A jutro, wiecie co? Będzie jeszcze lepszy. Raz powiedziałem bratu, a może zrobimy tak. Zrobimy żurek. I go nie zjemy pierwszego dnia, tylko od razu go zostawimy na drugi dzień. Będziemy mieć na trzeci dzień. On mówi, no, czyś ty zgłupiał. A ja mówię, to jest mądre. Ja mówię, to jest mądre. No ja uważam, że takie rzeczy są do pokminienia, bo żurek jest zawsze lepszy kolejne dni. Tak samo jak ja robię tą. Zupę meksykańską, to ona jest taka, że im dłużej, to się ona, nigdy nie próbowałem na 3 dni czy coś, na 2 dni, właśnie drugiego dnia to ma takie, czuć lepsze takie właśnie smaki. Tak jest, dokładnie. Dzisiaj to ja się wysprzęglę ze wszystkich tematów, o których mógłbym mówić. No ale co tam? Tyle streamów nie było. No, że trzeba pogadać. A później... Później przyjdzie Krzysztof, tylko poopierdala mi. I koniec! No chyba, że już napisał. Ale to i tak muszę dokończyć ten etap gry, bo on powiedział, że o 18, że musi parę rzeczy pozałatwić. Chociaż no, on jest zazwyczaj do 21 mniej więcej, więc no, za długo go nie będzie. Znaczy, chciałbym znaleźć taki jeden dzień, a... na to, żeby sobie może pograć w Just Dance'a. Jakoś taka naszła mnie ochota w ogóle ostatnio właśnie, żeby palić sobie Just Dance'a. Pamiętam jak właśnie Krzysztofem, jego dziewczyną właśnie jednego Sylwestra tak lecieliśmy sobie z Just Dance'a, a później wyszliśmy na miasto. Ale Just Dance to jest świetna gra. Oho, jest Cyrus. Puszczmy drzwi.
Siemano, Cyrus. Co ty tu masz? Czy będziesz się ze mną bił? On... A, podpisali go w ogóle boss, a on się przedstawiał przecież mi jako Cyrus. I know why you're here. I can sense it with you. It's about Uxie, Mesprit and Azyl. To są takie trzy... Wyglądają jak, powiem szczerze, może źle powiem, takie wróżki w Pokémony. Ale przyszliśmy je uratować, bo ziomek je ukradł. Nauczyłem się w Pokémonie, że nie zawsze dialog jest ważny. O kurwa, nowy soundtrack. Okej. Ej! Czy on ma trzy poki? Czy on ma Murkrowa? Nie ma być... Hello? Coś tu jest nie tak? Dobra, no w sumie to jest Murkrow, dostał Intimidate, to mogę sobie zacząć z Dragon Dance'em, żeby się zboostować. Co on może zrobić? Nightshade'a walnąć, no i co mi zrobić, ziomek? Ocie kocie. Dragon Dance jeszcze jeden. Mocnimy się. Później lecimy w niego, jak... masło. O kurwa, tamta zrobił. Czyli teraz... Po prostu muszę go uderzyć. Chyba nie mógłbym Dragon's Dance'a wtedy użyć. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewny w sumie. Dobra, Murkrow pada. Ile masz boków? Nie spojrzałem ostatnio. Aha, nie pokażę. Dobra, kolbaci. Nie, a, widać boki. W prawym górnym rogu. No ma trzy. Co to jest? Zen. Skamisko. No, powinien być silniejszy. No nic, no nic. Kurwa, co? Ej, to są jakieś jaja? Że on takimi słabymi pokami tutaj jest? Skpina. A nie jaja w sumie. On... Szkoda słów. They basis of your parents' compassion toward Pokémon. Oh, wasteful. Such emotions are but an illusion. O, on tam pitu. On generalnie ma dobry pomysł, bo chce zrobić świat bez po prostu wojen i w ogóle, ale... w dziwny sposób. Jak każdy złoczyńca. I don't use tools. Instead I make the power of Pokémon my own. Aha. Ty, to ty jest? Take the warp panel ahead of the Mount Current. Okej, okay. No dobra, no to idziemy uratować Poki. To ten panel? Nie. Save the captured Pokémon. Coś tu jeszcze mamy? Coś tam pitolą tutaj. Ale przeczytałem tak z ciekawości. Dobra, uciekamy stąd. Nie ma... Co to jest za lokacja? Kurwa, co to jest? No, oni to robią. O! O! Tobie mam wpierdolić? Patrzcie, co oni im robią? Eksperymenty!
Zostaw je w spokoju. Mogę ulecieć w sumie Gyaradosa. On wygląda jak kot. Ocie kocie. Uwielbiam to. To jest ten tekst z... Też z Netflixa. Z bajki Łowcy Król... Z bajki. No serial animowany. Łowcy Troni. I fajny serial. Polecam. Dwa teksty są przepiękne. Się kilka. Ale dwa takie użytkowe, czyli ocie kocie i ciuń foku. Uwielbiam określenie ciuń fok. Jezus Maria. Jak... Uwielbiam po prostu określenie ciuń fok. Też kiedyś było takie inne. Dałem takie określenie, takie dziwne, ale tak... Dzieciństwa ktoś takie użył i było przekozackie. Przekozackie. Ale już nie pamiętam. No ale ciunćwok jest cudowny. Jest cudowny. I ocie kocie. Dzięki temu nawet troszeczkę może tam mniej przeklino. Ja jak ostatnio sobie patrzyłem niektóre jakby wycinki Eldenie, bo taki jeden TikTok to tam kurwa, a tam się nic nie działa, a ja co chwilę jebie. Ja pierdzielę. Ale no... Ja generalnie kulturalny jestem, ale... Co ja poradzę, no? Kurwa jako przecinek. Kurwa ma... Wiele takich... Wariantów, no. Jest jako przecinek, jest jako ze złoszczeniem, jakie takie... Szczęście. To nie powinno być w ogóle przekleństwo, tylko taki... To nie powinno być przekleństwo. Nie uważam. No i elegancko. Huragan. Ja chciałbym wrzucić huragan, to jest... A nie, nie chcę, bo on jest... Tam, special move'em, a ja potrzebuję... Te, które są... fizykalami. No i pięknie. Oki uratowane. A ty spikalaj mi. Dobra. I uciekać. A tak naprawdę je bardziej uwiężę. A nie. Dobra, uciekają. I'm from Krysenski. A czy on coś tam osiągnął? No dobra. No i elegancio. Teraz pytanie, czy w sumie nie mógłbym zerknąć do jaski? Czy ich tam nie ma? I może jest opcja, że mogę sobie łapać już te poki. Pomyślcie. Myślcie. Usiop.